Siemaneczko moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Subnautiki i oczywiście bardzo wam dziękuję za wasze łapeczki oraz komentarze pod ostatnim odcinkiem, gdzie znów tych komentarzy było bardzo dużo, za co naprawdę bardzo, bardzo jestem wam wdzięczny. Moi drodzy, ale no normalnie się nie spodziewałem, że moje eskapady po wrakach, moje przeszukiwania wraków będą takie ekscytujące dla was. Normalnie ludziska w komentarzach wyczytałem, że was szlak trafiał, że nie trafiłem w jakieś tam wejście, że czegoś nie zauważyłem i w ogóle. No myślę, kurde, poważnie. Ja myślałem, że to jest spokojna gra w ogóle tutaj o eksploracji, a tu takie szumy, nie? Oczywiście ten wrak będę jeszcze przeszukiwał, jak najbardziej, oczywiście. Oczywiście, jeszcze raz oczywiście, ale zaplanowałem sobie jak najbardziej podróż do Aurory. Tym bardziej, że potwierdziliście mi to, co w sumie myślałem, że mam wszystko, czego potrzebuję, żeby do Aurory się wybrać. Tak jest, mam palnik, mam działko grawitacyjne, narzędzie naprawcze, mam gaśnicę. Więc jak najbardziej mogę się do tej Aurory udać. Oczywiście pisaliście mi też w komentarzach, żebym udał się do mgły. Ogólnie powiem tak, podawanie kierunków, właściwie to nie jest podawanie kierunków, sprecyzowanie lokalizacji, jakie mi rzucacie, naprawdę ja bardzo za to dziękuję, to mi się super przyda, ale ja nie mam zielonego pojęcia, naprawdę gdzie tego szukać i czasem jak mi to opisujecie, piszecie mi o jakiejś, na przykład o jakiejś jaskini, nie? Ja tak mówię, kurde wafel, w którym momencie ja mijałem jakąś tam fioletową jaskinię z jakimś tam grzybem, czy coś tam, ja mówię, o kurde wafel, nie? Albo Aurora, kurde, czekajcie chwila, bo ja się chyba zagalopowałem, czy ja mam skafander przeciwpromienny, jest. A no właśnie, a ja mam kurde wafel oddycharkę. Czy ja umrę z tego powodu? Wydaje mi się, że prawdopodobnie jest duże prawdopodobieństwo, że tak. Że to mi może zaszkodzić. A tego bym nie chciał. No raczej w Aurorze nie będę nurkował poniżej głębokości 200 metrów, więc no chyba nie potrzebuję tej oddycharki, więc ją po prostu rzucę z powrotem. A wracając jeszcze do tego, co mówiłem, naprawdę, naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo wam dziękuję za wszystkie wasze protipy, bo jest ich sporo. Tak samo z różnymi lokalizacjami. O mgle, pisaliście mi o mgle i bardzo mgliście mi to opisaliście, bo ja nawet nie mam pojęcia, jak ta mgła wygląda. Ja nie wiem, czy po niebie sobie płyną chmury, czy to jest mgła, czy para wodna. Nie mam zielonego pojęcia. Ja dopiero poznaję Subnautikę, moi drodzy. Ja wiem, że wielu z was ma porządnie ograną Subnautikę. Tak jest, jak najbardziej. Ja sobie z tego zdaję sprawę. Sami widzieliście, jak idzie mi przeszukiwanie. No wiele rzeczy mimo wszystko mijam, taka jest prawda, bo ich po prostu nie zauważam. Tak, słusznie napisaliście, że jak słusznie napisaliście, że we wraku przeszukując, no większość rzeczy, które powinienem zeskanować, no niestety wyglądają dokładnie tak samo jak wszystkie elementy tego wraku, więc no tak nam sami napisaliście, że to trochę na moje usprawiedliwienie. No dzięki bardzo, no bo szczerze powiedziawszy, no tak jak mówię, wielu rzeczy po prostu nie widzę. Nie widzę, nie zauważam. Jeszcze mi się wzrok nie przyzwyczaił do tego. Po prostu do Subnautiki, krótko. Ja bym powiedział w ten sposób, bo to jest dokładnie tak samo jak ogrywałem Green Hella. Pierwszą serię z podstawki, no było tak sobie, no ale już w duchach Amazonii zdecydowanie wypatrywanie niebezpieczeństw, wypatrywanie znajdek, jakichś owoców, czy czegokolwiek innego, no elementów po prostu, które bardzo, bardzo mi się przydawały, a które wcześniej mijałem, no jednak już praktycznie nie miałem miejsca. No i wydaje mi się, że jak się ogram z Subnautiką, będzie podobnie. Tak samo w kwestii przeszukiwania oczywiście wraków wszelakich.
Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało tu na tej Aurorze. Czy ja w ogóle tam mam wejść do tej Aurory? Czy ja dam radę w ogóle wejść do tej Aurory? Bo to jest raczej ważne. Pisaliście mi również wcześniej o tym lewiatanie, że tu jest jakiś lewiatan w okolicach Aurory, więc no raczej będę się starał uważać. Nie wiem, z której strony w ogóle tu powinienem przyatakować. O jest. Aha, tu w ogóle Aurora chyba jest na płyciźnie. Jakaś mętna ta woda, bym powiedział. Tu bym popatrzył, co tu w ogóle, co ja widzę? Co ja widzę, co ja patrzę? Rozumiem, że promieniowanie tu jest, więc dobrze, że wróciłem po ten hełm. Ja... Liczebność form życia w tym rejonie jest znikoma. Wyciek radioaktywny Aurory będzie miał katastrofalne skutki dla miejscowego ekosystemu, jeśli nie zostanie zatamowany w ciągu następnych 24 godzin. Aha. Czyli prawdopodobnie co, ja się mam tym zająć? No nie wiem, no dobrze, super fantastycznie. O Jezus Maria! Łoć, Krystian, idziesz cholero jedna ty. Jaki wielki, brzydki w ogóle jesteś. Co ty mnie chcesz zjeść, czy o co chodzi? Prawdopodobnie tak, chcesz zjeść mnie razem z moim pięknym, kurde, stateczkiem. Czy ty będziesz mnie gonił, czy będziesz po prostu taki jak reszta tego zwierzęcia pod wodą i sobie odpuścisz? Chyba sobie chłop odpuścił. Wychodzi na to. No dobra, gdzie ja mogę w ogóle wejść? O, czekaj, o. Bęk. Ja mogę go tu zaparkować. O, na przykład tak. Simow może sobie tu być zaparkowany. No powiedzmy, że tak. Co my tu mamy? Co my tu mamy? To mnie raczej nie interesuje, bo to jest koralowiec olbrzymi. No wyłazisz stąd, nie wykupię się, chłopie. Co tu jest? To jest złom. Nie, złomu nie chcemy. Czy ja tu jestem w ogóle w stanie w którymś miejscu dostać się do Aurory? Właśnie, to jest teraz bardzo ważne, bardzo zasadniczo ważne pytanie. Znaczy, ja mogę podskakiwać? Ty, mogę, kurde, ale tu? Aha, chyba nie bardzo. To nie tak powinno działać. No tu by wyglądało, jakbym rzekomo tam mógł wejść, ale to chyba jednak... To chyba jednak nie tak działa. Tutaj w ogóle nie mogę... Mogę wyjść, czy nie mogę wyjść? Chyba niekoniecznie. To chyba nie tak działa. Dobra. Odpalamy Simofa. I płyniemy dalej. Ja to muszę zbadać. Gdzie... Kurde, z której strony... No właśnie. Pytanie za 100 punktów. Tu sobie skoczymy. Ciekawe, czy ja mogę teraz pływać. No właśnie. Chyba niekoniecznie. Dobra, chyba będę musiał tutaj użyć działka grawitacyjnego. Czy ono zadziała? Coś tam pływa? Czy mnie tam coś chce zjeść? A nie, chyba nie. Złap przedmiot. Jezu, nie wchodź do tego. No jeszcze nie gadajcie, że sobie w ogóle zablokowałem tutaj Simofa, to w ogóle będą jaja mega. Jeśli ja odstawiłem taką szopę. Też jakieś wezwanie radiowe. Czy ja go mogę przepchnąć? No też niekoniecznie. Wejdź do Simofa, Simof, dobra. No ale jaja, ludzie. Jezu, znowu do niego wlazłem. No niestety. Skiepściłem chyba, wychodzi na to temat, że sobie tak zaparkowałem Simofa, a nie inaczej. Nie wiem, czy czymś na przykład mógłbym uderzyć w niego? No to byłaby jakaś opcja. Jakąś rybą czy coś. Jest tu może jakaś ryba w okolicy? Albo jakiś kawałek złomu? W ogóle czekaj, ja się muszę rozejrzeć, żeby mnie tu co nie zeżarło. Bo ja sobie tak chodzę... Aha, ja zabrałem ten złom ze sobą. Spoko. Złap przedmiot. Prawym przyciskiem. Jawor. No ale tak chyba Simofa nie mogę... Ryba? O, rybę mogę. Teraz bym mógł wystrzelić ten przedmiot. Czy tu w ogóle jakaś fizyczna ingerencja? A, jednakowoż. Jednak może by się dało, ale chyba bym musiał... Myślę sobie, chyba bym musiał czymś większym. Czy mogę tego trzepnąć właśnie złomem? No tego jeszcze nie grali. Żebym ja sobie go nie strzaskał. No. A teraz podniosłem... Co ja podniosłem? Czy ja podniosłem Simofa?
Czy ja podniosłem ten złom, bo już w sumie sam nie wiem. Coś podniosłem. Ale najważniejsze jest, że się udało. Dobra, teraz się tylko nie wpierniczyć z powrotem na tą mieliznę i będzie fajnie. Dobra, no fajna, fajna to była przygoda, tak jest. Ja bym chciał się dostać. Czekaj, zniszczyłem. No troszkę go uszkodziłem. Jednak troszeczkę go uszkodziłem. Dobra, spróbujmy. Z którejś innej strony. Z której strony ja powinienem się dostać do Aurory? Czy przynajmniej do, nie wiem, gdziekolwiek w tej Aurorze? Czekaj tu, żebym, właśnie, żebym nie ucebulił w coś. Czy tu jest jakiś widoczny... Tu się pali, czy tu jest jakiś widoczny punkt, w który ja bym się mógł dostać w jakiś sposób? Popatrzmy. Patrzamy oczami. No właśnie, i teraz tak, czy to patrzenie oczami ma tutaj sens? Zastanawiam się nad tą informacją. Czekaj, bo chyba coś mnie tu chciało zjeść. Nie, wydawało mi się. Właśnie, czy ja nie będę musiał na przykład wpłynąć do Aurory? Jakieś nurkowanko. Czekajcie, tu mamy pana rekinka, ale rekinek to mi może... Jezu, co się dzieje? No dobra. Rozumiem, że chyba Simow się tu nigdzie nie zmieści, ale warto byłoby sprawdzić. No nie, nie zmieści się, tak jak myślałem. Jezu, jest, jeszcze go uszkodziłem. Czy jestem, ja jestem w stanie tutaj wpłynąć? No najwidoczniej chyba to też nie tak działa. Czekaj, co tu się tak telepie? No rozumiem, że chyba telepie to się Aurora. Czekajcie, popatrzmy, rozejrzyjmy. Tam coś sobie pływa, ale to jest chyba Stalker. Bo to jest za małe na tego... Na tego Lewiatana. To chyba też jest nie tędy droga. Teraz się zastanawiam nad tą podpowiedzią, że powinienem naprawić... Czy ja powinienem, że jeśli nie zostaną naprawione silniki, czy tam ten wyciek, czy coś takiego, no to będzie po prostu straszna lipa. Czy ja nie powinienem się... A, tu jest pan Lewiatan. Ich tu chyba więcej pływa, coś mi się tak wydaje. Że to nie będzie jedyny kolega tutaj. Co ja widzę? No, kurczę, no fajnie to jest zrobione. Tylko trochę bez sensu, że ja tam... A, może z tej strony mogę wpłynąć? Albo nie mogę? Nie wiem, zaraz się dowiemy. Guzik tu widać. No dobra. Czyli po prostu ze złej strony kombinowałem, ale okej. Jakoś tu chyba się będzie można... Nie wiem, w ogóle nie mam pojęcia, gdzie ja płynę. Czekaj, co tu jest? Co ja tu widzę na glebie? Tu, co tu jest? Złom, tu jest pan Stalker. Weź, spadaj. Czy ja się powinienem dostać gdzieś właśnie w głąb... może tam? Czy ja się powinienem dostać gdzieś w głąb Aurory i tam dreptać na pieszo? Chociaż byłoby to stosunkowo dość dziwne. Czekaj, tu chyba są... Czy ja tam widziałem jakieś drzwi? To było trochę dziwne, tym bardziej, że w Subnautice... Nie, to nie były drzwi. Jednak w Subnautice głównie chodzi o nurkowanie i pływanie. A może jednak nie. Może jednak sobie troszkę podreptam. Tylko nie wiem jeszcze gdzie. To jest dość ważne. Czy ja tu jestem w stanie w ogóle coś zrobić? Dobra. Zróbmy tak, ty Simow, ty tu zostań. Ja się muszę rozejrzeć, czy ja tu w ogóle cokolwiek mogę zrobić. No tu się wszystko sypie, nie? Czy tu jest możliwość... Czekajcie, niech się rozejrzę. Czy tu w ogóle jest możliwość przejścia gdziekolwiek? Czy ja po prostu zbłądziłem i wchodzę totalnie nie z tego... Co to było? A, moja płetwa. Nie z tego miejsca, co trzeba. Tutaj może? Czy też nie bardzo? Nie? Jezu, no poważnie. Czekaj, ja bym sobie tu coś może poświecił. No nie wiem, no jeśli tu można wpłynąć, to powinno mieć sens. Tutaj nie mogę w ogóle, tu widzę, że jest jakaś sztuczna bariera, albo ja czegoś totalnie nie ogarniam. Bo to aż się prosi, żeby tam wpłynąć. No ale dobra, okej. Czyli widzę, że robię po prostu coś zdecydowanie
nie tak jak powinienem. Nie wiem, może tu niżej jest jakaś sekcja, gdzie byłoby jakieś, byłyby jakieś drzwi, które muszę przespawać, tak? Przeciąć palnikiem. To poniekąd miałoby sens, o ile w ogóle ja jestem w dobrym miejscu. Tyle wam powiem. Bo równie dobrze powinienem iść od razu za tą wskazówką tej mojej sztucznej inteligencji, która mi tam podpowiadała, że właśnie trzeba byłoby załatać tamten wyciek. No a wyciek, gdzie może być? No w reaktorze, no to prędzej szukałbym go w okolicach silnika. Jeszcze na pewno prościej byłoby, gdybym teraz wiedział, gdzie ja zaparkowałem w ogóle Simofa. A, tu jest. A no tak, przecież on mi się... Przecież mam... No właśnie, mam tutaj lokalizację. Już wpadłem w lekką panikę, ale spokojnie. Spokojnie, dało radę. Dobra. A skąd mi te... A teraz mi tlen wchodzi. Nie wiem z czego. Czy ja to z Simo... Nie, dobra, nie wiem co się stanęło. Nie, no tu nie jestem w żaden sposób w stanie wskoczyć, czy jestem? Mój cień mówi co innego. Okej. Nie wiem. Szczerze? Nie wiem, gdzie jestem. Ale to wygląda, że chyba jednak nie. To jest chyba jednak nie tędy droga, mi się wydaje. No szkoda. No to cóż, cóż mi innego zostało? Dobra, opłynę Aurorę z... Czekaj, teraz jestem z przodu. No to z prawej burty bym spróbował opłynąć Aurorę. Oczywiście, gdybym tylko wiedział, w jakim kierunku płynę i gdzie jestem. Byłoby to mega pomocne. Czekajcie, tu jest... No właśnie. Jeszcze teraz pytanie, którędy ja tu w ogóle wpłynąłem? Chyba tędy, nie? Energii mi... Dobra, energii mi nie zabraknie. No dobrze, Jaworski się zgubił najprawdopodobniej, bo nie mam zielonego pojęcia, gdzie Jaworski wpłynął. No to gratuluję po prostu. Tak, gratuluję sam sobie, że tak fantastycznie to zrobiłem. No, jednak zapamiętywanie drogi, jaką się płynie w takich miejscach, no... Byłoby to pomocne, tak, byłoby to pomocne. Ja na pewno płynąłem do góry. Tu jest dno. To jeśli tu jest dno, tu jest ten stalker. Czy ja płynąłem tam, czy ja płynąłem tam? Bo teraz nie wiem, czekajcie. Tam mam bazę, czyli ja stamtąd przypłynąłem. Czyli przód powinien być tu. Czyli tędy powinienem się... Tędy się powinienem wydostać. Czy tu jest w ogóle coś godnego popatrzenia? Czekaj, jakaś skrzynka jest. To jest, uwaga, aha, przekroczona głębokość. No super, zawsze chciałem znaleźć coś takiego. Skakuj z powrotem. Czyli jednak nie, panie stalkeru, proszę uciekać. Dobra, teraz chyba wypłynąłem poza Aurorę, ale jest zajebiście ciemno. Czekaj, dobra, tu jest Aurora, tam mam lokalizację mojej bazy i tak dalej. Jezu, to totalnie nic nie widać. Kompletnie, tak jest. Teraz już nie wiem, gdzie jest dół, gdzie jest góra. Znaczy, no wiem, ale... Czekaj, tu duży pan pływa, to nie, z dużym panem nie chcemy gadać. Na jakiej jestem głębokości? No nie jestem jakoś super głęboko. O właśnie, o to mi się rozchodziło, żebym ja trochę światła zobaczył. Teraz mi proszę pokazać Aurorę, gdzie ja jestem w ogóle. No dobra. Czy to tak wcześniej wyglądało? Chyba jednak wejście w tym miejscu może być co najmniej problematyczne. No świetna, powiem wam tak, świetna wycieczka do Aurory. Naprawdę. Chyba wychodzi, no właśnie, chyba wychodzi na to, że ja powinienem iść... Jezu, tam w ogóle są jakieś pajączki, wy je tu widzicie? Co wy gadacie, że mnie chcą... Wymagane mogą gaśnice, palniki laserowe... No nie gadajcie, że ja tu będę musiał fajtować z tym wszystkim cholerstwem onym.
A nie, a ten sobie na przykład. No dobra, myślę, że on sobie siedzi spokojnie. I co on robi? Czy on może uszkodzić statek? Trudno powiedzieć. No dobra, ja sobie wyjdę i jestem ciekawy, co tu się będzie działo. Dobra, Simov tu zostaje. Tu mamy gaśnicę. Z wami chyba nie będę rozmawiał, wiecie? Idźcie sobie. Małe cholerniki. O, chyba... O, ale mnie diabłeś, ty niedobry. Kurde, ale ich tu jest pełno. Weźcie, spadajcie. Dobra, wszystko fajnie. No to kierujemy się do góry. Kierujemy się do góry. Was tu wyminiemy, proszę bardzo, z wami nie chcę rozmawiać. Znaczy to chyba mi się wydaje, tu będzie raczej dłuższa, kurde, wyprawa po tej aurorze. Tu mam jeszcze skrzyneczkę, cyk. O, woda przyda się, jasne, że tak. Czy ja powinienem gasić każdy napotkany płomień, czy też niekoniecznie? Śladowe ilości ludzkiej tkanki w układach trawiennych pobliskich organizmów. No, kto by pomyślał, nie? A czy ja mogę na was użyć na przykład tutaj... O, proszę bardzo, żegnam. Pyk. Aha, czyli w ten sposób się was mogę w razie czego pozbyć. No dobra. Jest to zawsze jakaś opcja. Wypad. Dobra, tu się wszystko pali, ale co nie zmienia faktu, że ja bym sobie mógł tutaj zaaplikować, czekajcie, dobra, latarkę na razie nie. Zróbmy to gaśnicą. Czy ja to mogę w ogóle tutaj ugasić? O, tak działa gaśnica, dobra. O Jezu, dobra, świetnie, podpaliłem się. To było pomocne. Aha, no dobra, czyli tam nie podchodzimy, to nie tak powinno działać. Czekajcie, jedzonko mi się psuje, to byśmy się go zutylizowali. Aha, woda mi jeszcze, o, ale mi woda spadła. No to grubo. Dobra, to zrobimy tak. Okej, okay, czyli rozumiem, że... Nie... Jezu, co tu się w ogóle odbywa? Co, chyba tam mam nie podchodzić. Czy cię mogę potraktować... Nie, nie mogę cię potraktować niestety, tym to nie tak działa. Chodź tu, Franco. Wypad. Dobra. No dobrze. Panie Jaworski, niech się pan zastanowi, gdzie ja w ogóle wlazłem. Spróbujmy ugasić to. Czy to się w ogóle da i czy to ma sens przede wszystkim? Bo wydaje mi się, że chyba niekoniecznie. To chyba nie o to chodzi. Dobra. Na pewno byłbym zainteresowany, powiedzmy, jakimś przejściem. Gdzieś. Ale to chyba nie tędy droga. Raczej nie. No kurde, wiecie co? Powiem wam, że ta wycieczka do tej Aurory... Z jednej strony fajnie, no... Sceneria jest mega, ale... Z drugiej strony jest to niesamowicie skomplikowane, albo ja czegoś znowu nie ogarniam. Co prawdopodobnie tak jest, że ja znowu czegoś nie ogarniam. O właśnie, super, teraz jeszcze się spalę. A tego byśmy nie chcieli. Tu nie wiem, czy coś opada. Czy ja muszę tutaj gdzieś przejść po jakimś elemencie konstrukcyjnym może? No chyba nie, bo zaraz spadnę, bo mogę, nie mogę? Spróbujmy się przejść tędy. Czy ja muszę uważać chyba na te spadające... spadające cholerstwa? Czekajcie, bo ja widzę, że tam koledzy są. Coś się obawiam, że mi może... Muszę oszczędzać energii, bo mi może energii zabraknąć. Ja co prawda mam dwie baterie, bo jedną znalazłem. To na pewno. Dobra, tu się udało. Jest jakiś progres. Chodź, Franco. Pyk, żegnam. Za chwilę będę musiał baterię chyba wymieniać. O, co ja tu jeszcze znalazłem? Proszę bardzo, gaśnicę w razie czego, jakby sobie ktoś nie wziął. O, apteczka, też fajnie. Może małe leczonko w razie czego. To zrobimy. Mam nadzieję, że nie umrę z głodu do tego czasu. Czekaj, tu chyba byłoby trzeba coś ugasić, bo widzę, że tu można byłoby chyba coś naprawić. Jest, mamy to już zgaszone. Tak? Nie, tego nie trzeba naprawić, ale dobra. Mały strażak Javor. Spróbujmy to zrobić tak.
Czy tu jest... Co ja w ogóle widzę? Śluzy. Świetnie. Ładownia numer 3, administracja. Gdzie bym się w ogóle chciał dostać? Czy tu są dalej te małe, wredne France? Nie, nie ma. Zasilane z lokalnej energii rezerwowej. Nie można zdalnie pobrać danych z czarnej skrzynki. No okej. Czyli pewnie się muszę przejść do administracji i tam jakieś dane pobrać. Fragment działka grawitacyjnego. Świetnie. To działko już posiadam. Dron inżynieryjny Aurory. Aha, jakaś rozmowa. Dobra, to sobie później poczytam. Tu by można było zejść. Tu mamy skrzynkę, w której znajdę baterię. No to bardzo fajnie, to mi się na pewno przyda. Dobra, tu bym się rozejrzał. Co my tutaj mamy? Ale chyba tutaj się już nie będzie. Właśnie, skaner. Ja muszę mieć skaner wyciągnięty, bo żeście mnie ostatnio opieprzyli, że tyle rzeczy miałem do zeskanowania, a jednak tego nie zrobiłem, bo po prostu nie wiedziałem, że to jest do zeskanowania. Dobra, tu chyba się nie da przejść. Czyli koniecznie muszę się wybrać do administracji. Pewnie pobrać jakieś dane z tej czarnej skrzynki. Zaraz zobaczymy. Czekaj, to obejdziemy. Tego nie trzeba gasić. Tu by było trzeba coś zgasić. Tak. Dobra, no kurde, od czego ja się podpaliłem, cholera. Dobrze, że znalazłem tą drugą gaśnicę. Dobra, ta gaśnica już jest pusta, więc tej gaśnicy na pewno nie potrzebujemy. Żegnam. Dobra, ta gaśnica jest tutaj. Tak, cyk, cyk. Okej, dobra, mamy to. Aha, że to jest administracja, tak? Czyli tu bardzo wiele nie muszę daleko chodzić. Co tu jest? Jesteśmy w otwartej przestrzeni. Co to jest? Przemierzyliśmy galaktykę. No dobra, to też mam do poczytania, ale to raczej są średnio ważne informacje. To wygląda ciekawie. Terminal z danymi, świetnie. Skaner. Tak. Javor skaner. Patrz wszystko, hopie, patrz wszystko, bo będzie lipa. To się pali, to czas gasić. Na pewno to zgaszę. O, fotel dowódcy. Ja na przykład bardzo chciałbym mieć fotel dowódcy. Tak. Chociaż jednej rzeczy nie ominę. O, plakat. Plakat, super. Kiedyś sobie powieszę. Właśnie, teraz się przypomniał o wieszanie plakatów. Pisaliście mi o tym, tak, ja zdaję sobie sprawę z tego, że ja mieszkam w korytarzach, a nie w pomieszczeniach. Że ja te pomieszczenia muszę jednak zeskanować, tak? Ja wiem, ja naprawdę zdaję sobie z tego sprawę. Spokojnie, moi drodzy. Dobra, pobierz dane. Co to jest? Altera wystrzeliwuje Aurorę. Ogłoszenie bramy przestrzennej w ramieniu coś tam. Ariadny. Altera wystrzeliwuje Aurorę. Tam też literna grupa inżynierów, 6-miesięczny projekt budowlany, obecnie korporacja Altera kontroluje 9% wszystkich bram przestrzennych w galaktyce. Jeżeli misja Aurory się powiedzie, Altera przechytrzy mongolskie korporacje sprawujące władzę nad masą placówek i kopalń w tym regionie. No dobra, czyli to są jakieś rozgrywki korporacyjne, ale co nie zmienia w ogóle faktu, że tu chyba leży bateria. Dlaczego ja jej nie mogę zgarnąć, przepraszam? Ja to w ogóle nie mogę podejść, żeby było świetnie. Tak, bardzo świetnie. To o co tu chodzi? Ty patrz, no. Minąłbym taki skarb jak bateria. Tym bardziej, że no, działko grawitacyjne trochę mi tu ratuje dupsko. Czekaj, to jest ta gaśnica, którą wywaliłem. Tylko zastanawiam się teraz. Spoko, no mam dane. Okej. Jak najbardziej. I co w związku z tym? Jezu, czekajcie, bo tam to było zablokowane. Czy ja nie mogę przypadkiem użyć działka grawitacyjnego, żeby to sprzątnąć? To jest fragment działka, to ja nie chcę. Czy tutaj by się dało... A, widzisz, tutaj też by się dało przejść, ale to mi raczej nie pomaga. Spróbujmy... Czy ja to w ogóle tutaj mogę przygasić w jakiś sposób? Nie, to jest w ogóle zawalone śmieciami. To chyba nie o to chodzi. Dobra, zejdźmy na dół. Bo się zastanawiam nad tym, czy ja mogę odblokować właśnie. Działko grawitacyjne poproszę. Aha, widzicie. Można? Można.
Żegnam. Dobra, zaraz mi się... O, właśnie, źródło zasilania. Bateria, cyk. Poproszę. Dobra, teraz się już tu raczej zmieszczę, chyba. Co tu mamy? Mamy skrzynkę, w której jest znowu bateria. Dobra, ktoś chyba pomyślał o takiej lebiedze jak ja, że będzie mi brakowało energii. I nawalili tu po prostu baterii jak szaleni, także spoko. Co my tutaj mamy? Dobra, tu mnie raczej nic chyba nie zje, przynajmniej mam taką nadzieję. Dobrze, tu musiałbym znać kod lub... Uszkodzenia Aurory nie pasują do żadnych znanych technologii ofensywnych. Coś tu strasznie syczy, tylko nie wiem co. Czekaj. Czy skąd ja powinienem znać kod? Pytanie. Dron inżynieryjny. Czy w tej gadce czegoś nie było? No nie bardzo. To mi nic nie daje. Altera wystrzeliwuje Aurorę, to też niekoniecznie. Powinienem tu znać jakieś informacje. Dobra, nie. Kompletnie ani w ogóle. Tu raczej z tego też się nie dowiem w nic. Notatka własna. Tu jest, kod do ładowni, proszę bardzo. Jednak wystarczyło się trochę przyjrzeć temu. 1454. Fantastycznie. Przepraszam, jak tu się coś wpisuje? No nie tak się tu wpisuje. Czekaj, jak ja to mam kliknąć? Tak? Nie. Super. 1454 tam było, tak? O, tara! Można? Proszę mnie tu otworzyć. Jezus się Maryjo, co tu się dzieje? Tu błyska, ale tam bym nic nie chciał od tego. Czekaj, tu nie zejdę, więc zejście będzie tu. No dobrze, robi się coraz ciekawiej, zdecydowanie. Zwłaszcza, że jeszcze żyje. Jeszcze nic mi się bardzo... Aha, no dobra. Jeszcze żyje, tak. Ja bym powiedział, że jeszcze, ale to jest... To może być krótkotrwały stan. Biorąc pod uwagę fragment silnika cyklopa. Nie wiem, kim jest cyklop, ale biorę. Biorę w ciemno. Schemat... O, cię kierowniku! Co to jest za maszyna? Wow! Super. To rozumiem, że to już będzie jakaś łódź podwodna na bogato. Czy coś tutaj powinienem to bardzo sprawdzić? Pewnie tak. Pewnie patrzeć wszędzie, oczami. Dobrze, bardzo, wszędzie, tak, o. Porzucone PDA. Co to jest? Profil trans rządu korporacja Altery. Jeden z największych dostawców technologii lotów. Aha, tu jest coś o cyklopie. Dobrze, czyli tu bym miał informacje do poczytania. Tu są jakieś te ogromne, gigantyczne drzwi, z którymi chyba na razie nic nie mogę zrobić. Tak, bo tam się ma pojawiać... Czekaj, tam można zejść na dół, ale tu widzę skrzynkę, spokojnie. Wiecie co? Trochę mnie irytuje brak światła. Gdzie jest moja, przepraszam bardzo, latarka? Moja latarka jest tu. Gaśnica się na pewno przyda. Narzędzie naprawcze. Na razie go widzę, że nie potrzebuję. Cyk, o, tak, ja bym chciał widzieć, co tu jest. To może być bardzo O, kostka odżywcza, jak fantastycznie, bo już myślałem, że tu umrę po prostu z głodu i dojdzie do buntu na pokładzie, ale okazało się, że jednak nie. Właśnie, i teraz pytanie, czy ja muszę wszystko wszędzie popatrzeć teraz? Dobra, tam nie podchodzimy, tam jest niefajnie. Ja bym jeszcze zobaczył, tu nie ma nic. Tam jest, dobra, czekaj, tu jest wózek widłowy, spoko. Czy tu coś jeszcze fajnego na mnie czeka? Czy to jest po prostu puste pomieszczenie, w którym za cholerę nic nie znajdę? Tu jeszcze rzućmy okiem, ale wydaje mi się, że chyba nie. A tam wolałbym nie skakiwać, żeby się nie zaklinować. Bo może być problem. Czy ja w ogóle, o właśnie, coś chciałem sprawdzić. Czy ja mogę ruszyć te pojemniki? Ty, kurde, mogę ruszyć te wielkie pojemniki. No to świetnie się składa. Spróbujmy któryś tu. No! Chodź.
No rozumiem, że chyba nie. Chyba, że nie pogadamy, co? A, bo ty się tu klinujesz w jakiś sposób. No dobra. No, raczej mi to nie pomaga. Nie dobrze. Dobra, idziemy jeszcze rzucić okiem, co tam jest na dole. Ale wygląda mi na to, że jeszcze no sporo kurcze wafel dreptania przede mną. Mimo wszystko. Czekaj, tu muszę uważać, bo tu ciągle coś spada. Tu już jest chyba, z tego co widzę, zatopiona część. Czy tu coś może znajdę? Niekoniecznie. No tak, tu już mamy jakąś zatopioną część. Co my tam mamy? Dok, Simofa, maszynownia. Fantastycznie. Jakieś ryby sobie tam nawet pływają. Świetnie. No tak, tak. Bardzo mi się tu podoba. Cudownie, że się w ogóle dostałem do tej Aurory, bo już myślałem, że nie. Że będzie wyjdzie na to, że opłynę to we wszystkich kierunkach i nie wejdę do tej Aurory, ale na szczęście się udało. Czeka mnie jeszcze oczywiście dalsza podróż. Ciąg dalszy tej podróży oczywiście w następnym odcinku, moi drodzy, bo domyślam się, że jednak trochę jeszcze tego dreptania przede mną. Także moi drodzy, w tym odcinku to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że odcineczek się podobał, a jeśli tak, no to wiecie co robić. Zostawcie łapeczkę, wasze fantastyczne komentarze, no i oczywiście jakiś subeczek też by się przydał. Także tyle, trzymajcie się i do zobaczyska.